scar. How did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Oliver Corner dla MMA.pl, a ze mną Michał Sobiech. Po ciężkim, można powiedzieć, boju. Powrót usłany różami. Na początku 2 lata, można powiedzieć, przerwy przez tę kontuzję, ale dzisiaj wróciłeś. Było pewnie czuć ten głód walki, ale spodziewałeś się, że to będzie aż tak mocne 3-rundowe starcie? Nie wiem czego. Nie spodziewałem się niczego. Nie, już się nauczyłem, że się nie stawiam na nic. Nawet, wiesz co, nie wiem, czy ta walka była ciężka. Jakby ja chyba wszystko mam takie. I na przykład ostatnia była cięższa w mojej ocenie, nie? No. Przepraszam, że ci przerwę. Mówię tak z oceny, jak oglądałem to sobie zza klatki, była 2. runda, wiadomo, ty dominowałeś tam parterowo, mieliłeś go sobie, tylko że zakończyła się 2. runda, wstawaliście jakby do narożnika i ty tak miałeś taką minę, kurde, nie widziałem, czy jesteś zmęczony, czy nie, a twój przeciwnik wstał taki nakręcony, zaczął język pokazywać. Mówię, on zostawił chyba resztki jeszcze na tą 3. rundę, więc może być ciekawie, no ale wiesz, może myślałem, że będziesz spodziewał się, a przyjeżdżam sobie tutaj na Silesian, gala taka lokalna, szybko wygram i lecę do domu, nie? Nie, nic z tych rzeczy, wiesz, Sylwek ma 20 walk, on się wyróżnia na całym świecie, jest starszy ode mnie prawie 10 lat, więc to jest chłop, który dysponuje taką już tą męską, dorosłą siłą i ogromnym doświadczeniem, więc jakby wiedzieliśmy, że jest groźny, ponadto też byłem na obozie w Łodzi, gdzie tam Kamil Szymurzowski walczył z Sylwkiem i tak samo trener Dawid Popowski mówił mi, Michał, on jest kurwa nie do zajechania, nie? On jest twardy, nie znokautujesz go. No jakby wiedziałem, że to będzie ciężki bój, widzieliśmy poprzednie jego walki, wiedziałem, że ta walka będzie twarda. Ale może teraz mi się fajnie mówi, jakby w walce miałem, wiesz, przebłyski takie, kurde, przegram. Jakby, wiesz, na początku, od pierwszej minuty to nie widziałem 2 Sylwków. No właśnie, chciałem zapytać, czy był moment, w którym poczułeś takie zagrożenie? Oho, może nie być tutaj zaraz kolorowo. No, oczywiście, że tak, tam była gilotyna wpięta. Jakby cieszę się, że, kurde, zrobiłem, jakby wszystko, co zrobiłem, zaowocowało. Jeździliśmy z Filipem po całej Polsce i trenowaliśmy z najlepszymi ludźmi w tym kraju. Chociażby dzięki wizytom u Kamila Wilka, pozdro Wilku. Jakby tam udało mi się gdzieś ogarnąć tą gilotynę, wiesz, uspokoić, ona była wpięta. Ja mówię, kurwa, muszę się rozluźnić. On się wypompuje i tam było ciasno. Ja już tam mówię, dobra, wróciłem, nie? Przekręciłem głowę, no i widziałem, się spompował, przeszedłem sobie. Potem miałem też gdzieś tam fajną kontrolę w tej bocznej, też dzięki tam kilku dni, które spędziłem u Kamila, tam gdzieś fajne tipy mi dał. Więc jakby ta walka była ciężka, ale zajebiste jest to, że całe wszystkie umiejętności, które zebrałem jeżdżąc poprzez teraz ostatni kamp, jakby udało się wykorzystać, nie? Może trochę jestem mało zadowolony z tego, że trochę byłem zazwyczaj w stójce, ale cieszę się z tego, że udało mi się, wiesz, zmienić płaszczyznę, wykorzystać inne narzędzia po prostu i wygrać. No, mega się cieszę. Ale wiesz co, tak sobie teraz myślę, że taka walka na pełnym dystansie i tak jak mówisz tutaj, w której musiałeś pokazać całe wachlarz umiejętności, na pewno da ci dużo więcej, niż jakbyś dostał jakiegoś gościa na przetarcie, przyjechał tutaj, znokautował go w pierwszej rundzie i pojechał do domu. Ja nie chcę takich walk, nie? Jakby, kurde, jakby kolejny raz, nie, to jest moja 6. walka zawodowa? Już nawet nie wiem. A kolejny raz Trochę jestem jak Michał Materla, nie? Może mi zabraknąć umiejętności, techniki, ale nie zabraknie mi serca. No, ktoś mi to musi zabić w tej klatce. Kolejny raz mam ciężką walkę, ale taką jakby, która wygląda... Nie widziałem i w ogóle chcę zobaczyć, bo mega mnie to ciekawi, jak to wyglądało. Ale na pewno jakby tak na szybko oceniam, że walka, nie wiem, ostatnia z Patrykiem była dużo cięższa, nie? No tak. A plan na tą walkę był taki właśnie, żeby gdzieś tam szukać tych obaleń i gdzieś w parterze próbować? W ogóle plan był inny. Plan był, kurwa, całkiem inny. Plan był taki, żeby go stymulować, wyciągać, wchodzić, zamykać drugie, trzecie akcje, kopać fronty, zawinąć haja na głowę, co raz tam weszło, ale tak średnio. Kopać wątroby, kopać stopkiki. Plan był całkiem inny. Plan się zmienił w 40 sekundzie walki, jak zobaczyłem 2 Sylwków, nie? Nie byłem w stanie jakby pracować dystansem, czyli na tym, na czym skupiałem się kupę czasu, musiałem po prostu zmienić i pójść, zaadoptować się do sytuacji, nie? Made it through the fire, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.